Cieszę się, że dobrnęliśmy do ostatniego wykładu z podwójnego cyklu listu do Rzymian. No i tak się składa, że damy, oczywiście udało się doskonale pominąć całkiem sporo rzeczy, dość z mojego punktu widzenia istotnych i ważnych zatrzymania oczywiście, ale taka jest po prostu formuła, że być może o tych wielu szczegółach spotkamy się kiedyś przy innej właśnie formule jakiegoś studium nad listem do Rzymian i wtedy sobie o nich będziemy mogli trochę dłużej porozmawiać i więcej ich po prostu wskazać. Tak czy siak, dziękuję za wytrwałość, dziękuję za obecność. A ponieważ żeśmy sobie na dzisiaj zostawili, ja przynajmniej sobie zostawiłem trochę sporo materiału, to próbujemy ruszyć z miejsca jak najszybciej, bo właśnie sporo rzeczy jeszcze przed nami dzisiaj. Na ostatnim spotkaniu kontynuowaliśmy omawianie części praktycznych. Wcześniej były to rozdziały 6 i 7. Uzupełnieniem tych rozdziałów był blok od 12.1 do 15.13. Z tego ostatniego pozostawiliśmy sobie na dzisiaj część centralną, czyli kluczowy akcent tej części praktycznej. I to jest tekst w granicach 12.17 do 13.10. Potem po prostu przejdziemy do akcentu całej księgi, całego listu do Rzymian, czyli do Rzymian 8. Krótko wprowadzimy się w ten tekst i zaczniemy po prostu omawiać go i zobaczymy, jak on wybrzmi teraz na tle całości tego wszystkiego, co żeśmy sobie powiedzieli o liście do Rzymian. Zwrócę uwagę na pewną rzecz już teraz, mianowicie na taką, że i centrum tej części praktycznej, którą za chwilkę jeszcze będziemy kończyć, i centrum akcentu całego listu, czyli Rzymian 8, pokazuje, Paweł jakby zmienia trochę perspektywę z takiej lokalnej i problemów doraźnych, którymi się zajmował przez większość listu w części praktycznej, na perspektywę globalną, taką uniwersalną. I to w obydwu miejscach jest bardzo wyraźne. Chciałem to już teraz zaznaczyć, żeby Wam to jakoś nie uciekło, że właśnie taką nagle perspektywę Paweł przyjmuje i to w jakiś sposób coś mówi o takiej jakby spojrzeniu, jaką Paweł ma na dzieci Boże w pośród stworzenia, sugeruje jakiś sposób bycia dzieci Bożych pośród stworzenia i na jakąś ich rolę w tym całym projekcie Bożym, w którym biorą udział, w którym wszyscy bierzemy udział. Przypomnę jeszcze króciutko, właściwie całość listu do Rzymian mamy już za sobą. Przypomnę, że jego budowa jest koncentryczna, właśnie skupiona wokół Rzymian 8. I dzisiaj kończymy tą cząstkę praktyczną, akcentowaną w ramach tych wywodów o prawie, spełnieniu wierności Boga i w ramach wezwania do wiernego życia z Bogiem, do poddania Mu się, to dzisiaj jeszcze zaczniemy od tego właśnie dokończenia centrum, a potem przechodzimy do Rzymian 8. Ok. Przypomnijmy króciutko, co z tego ostatniego bloku praktycznego mamy za sobą. Gdybyście przypadkiem mieli teksty te w A3, to oczywiście będziemy się zajmować tą częścią centralną, także jeżeli potrzebujecie, to sobie tam możecie wyciągnąć. Przypomnę mniej więcej, jak wygląda układ treściowy całego tego bloku praktycznego w ramach 12.1 do 15.13. To są trzy części, układ koncentryczny. Na krawędziach mamy generalnie wskazania skierowane do wierzących w ramach relacji pomiędzy nimi, w ramach społeczności, której są, i tam Paweł się zajmuje takimi sprawami, jak właściwie mają teraz
wykorzystać tą wolność w Chrystusie, którą otrzymali, jaka jest podstawa ich jedności. Oczywiście wiem, że to jest w kontekście tego, że właśnie z tą jednością mają problem. Natomiast część centralna ukazuje właśnie najbardziej generalną i uniwersalną zasadę bycia z innymi i to jest prawo miłości i dobra. I ta relacja, ta postawa zostaje jakby wyciągnięta nie tylko jakby do tych zachowań pomiędzy wierzącymi, ale jako rzecz generalna wierzących do każdego człowieka, z którym ma kontakt, do ludzi w sferze jakby poza tą społecznością wierzącą. I tutaj następują dwa odniesienia. Do generalnie ludzi zwykłych jakichkolwiek oraz do władzy. Te dwa obszary Pawła interesują w części A1 i A2, a w częściach akcentowanych pojawiają się właśnie podwójne stwierdzenia o tej zasadzie, która powinna regulować mój kontakt z innymi ludźmi, ja sobie o nim nie byli. Dobrze, to teraz zanim wejdziemy jeszcze w tą podsekwencję B, z czym właściwie wchodzimy, tak? Powiedziałem, że Paweł się czymś generalnie zajmuje, ale z jakimi jakby wnioskami, czy jakimiś bardziej konkretnymi myślami wprowadza nas, przygotowuje nas potem na ten akcent centralny, tak? Więc w ramach budowy tej ramy widzimy takie dwie pary równoległe do siebie i ta pierwsza para, oznaczyłem ją tutaj po prostu A1, A2, tak, to ona zawiera wezwanie do życia, które upodabnia się do Chrystusa, do poddania Bogu w przemianie sposobie myślenia i nowej praktyki życia. Czyli tam mieliśmy ten przyobleczenia się Chrystusa. I to jest ten element właśnie, zmienia sposób myślenia, zmienia sposób życia. Tak? Te rzeczy idą i tam była oczywiście tam jeszcze ten element taki, który w niektórych tłumaczeniach nie zostaje podkreślony, ale jest tam właśnie ta strona pasywna, że po prostu to jest ktoś, kto się poddaje Bogu do przemiany. Tak? Czyli nie my jakby sami z siebie jesteśmy zdani na samych siebie, ale chodzi o to, że Bóg jest zainteresowany tym, aby pomóc komuś, kto chce się odmienić pod jego wpływem. W drugiej parze mamy bardziej rozbudowane fragmenty i one skupiały się na wezwaniu do takiego życia w społeczności wierzących, rozumianego jako ciała, które będzie służbą Panu i Jego Królestwu. Tak? I tam z całego mrowia wskazań generalnie te podstawowe w relacjach między nimi to było miłość, szacunek, odrzucenie odwetu, wzgląda dobra drugiego, wrażliwość względem słabszego, pokora, tak? Odrzucenie wyniosłości, rywalizacji, potępiania między sobą, traktowania jednych przez drugich jako gorszych w porządku, jakby przynależności do Chrystusa, tak? Czyli ten argument Pawła mówi tak, skoro Chrystus nas przyjął, to wy jakby tym bardziej powinniście przyjąć tą samą perspektywę względem siebie nawzajem, że jesteście z Chrystusem pojednani właśnie i to wasze zaufanie Chrystusowi ustaliło tą podstawową relację i wprowadziło was w doświadczenie pojednania, usprawiedliwienia. Przy tej okazji była jeszcze taka dość istotna zasada, jaką Paweł sformułował w którymś momencie, że po prostu ten, który jest mocniejszy, niech wspiera słabszego. Tak? I to wydaje się dość istotna zasada. Zwróćcie uwagę, że on w pewnej sytuacji tam pokazał jakby kto, jaka jest linia podziału i tam używał też określenia mocny, słaby, ale wydaje się, że ta zasada wygląda, funkcjonuje, wydaje mi się, że tak, jeżeli czujesz, że jesteś mocny, to tym bardziej zwróć uwagę na kogoś, kogo uważa za słabego, tak? I staraj mu się pomóc. Nie wyeksponuj, czy nie używaj tego słabszego do tego, żeby wyeksponować to, jak bardzo rozumiesz, że jesteś mocny. No, być może ta moc w jakiś sposób będzie miała szansę się wyeksponować w jakiś lepszy sposób. Dobrze, czyli pozostaje nam to, że wchodzimy teraz już w sam tekst. Tekst nasz. Od sekwencji B, Rzymian 12:17 do 3:10. Dobrze.
To musimy go przeczytać. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Nie mścicie się sami, umiłowani, ale pozostawcie to gniewowi, albowiem napisano, do mnie pomsta należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie da się zwyciężyć złu, ale zwyciężaj dobrem zło. Każdy człowiek władzą zwierzchnim niech się poddaje, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Przeto, kto się przeciwstawia władzy, Bożemu postanowieniu przeciwstawia się. A ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie sąd przyprowadzą. Rządzący bowiem nie są pod strachem dobremu czynowi, ale złemu. Chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze, a będziesz miał pochwałę od niej. Boga bowiem sługą jest dla ciebie, tobie ku dobremu. Ale jeśli źle czynisz, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, Boga wszak sługą jest, który odpłaca w niebie temu, kto źle czyni. Przeto trzeba się jej poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, ale także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płaćcie, gdyż są sługami Bożymi, po to, aby tego właśnie wstrzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj. I wszelkie inne przykazanie w tym słowie się streszczają w tym. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Okej. I sprawa wygląda tak, że teraz zasadzimy się akcentami głównymi i chciałbym je załatwić szybko, bo wydaje mi się, że o zasadzie dobra i miłości dużo żeśmy mówili przy tych ostatnich rozdziałach. Natomiast mam wrażenie, że te fragmenty, które stanowią pierwszą warstwę tego całego bloku, one są dla nas niemałym wyzwaniem na różne sposoby, są po prostu trudne. I chciałbym po prostu spróbować się z nimi jakoś zmierzyć, czy spróbujemy jakoś rozwikłać specyficzne podejście Pawła do tego, co tam przedstawił. W związku z tym zajmiemy się szybciutko akcentem w tym całym tekście, tak? Pierwsze wyrażenie jest bardzo zwięzłe i mówi o pierwszym członie tej podstawowej, tego podstawowego przykazania o domu. I zwróćcie uwagę, że jest tutaj przedstawiana taka podwójne podejście, tak? Albo zostaniesz zwyciężony, gdy zło sprowokuje cię do zła, no krótko przegrasz, tak? Wpadniesz w jakimś sensie, przegrasz, tak? Przegrasz bitwę. Albo masz szansę zostać zwycięzcą, jeśli odpowiesz dobre. Zwróćcie uwagę, oczywiście to jest tak skróty myślowe, więc tego nie podejmuje Paweł, ale no właśnie, nie podejmuje. On nie mówi nic o tym, jaka będzie odpowiedź na twoje dobro. Tak, on nie mówi, tym się nie zajmuje. On mówi, co ty masz zrobić, tak? Co ja mam zrobić w określonej sytuacji. Co z jego strony jest właściwą ścieżką. Dobrze, nie będziemy się na tym dłużej zatrzymywać, bo drugi akcent mamy większy, tak? Jego budowa jest, jak sądzę, przynajmniej taka, że w centrum, wiecie, to jest tak, na krawędziach mamy takie dwa układy równoległe, tak? I centrum. I mam wrażenie, że to jest takie właśnie skumulowanie komunikatu o miłości jako pierwszorzędnym przykazaniu, tak? Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Tak?
chodzi o to wypełnienie, miłość w odniesieniu do zakonu, tak? Miłość bliźniemu, którego nie wyrządza. Mam wrażenie, że to jest paralelne, winni, w sensie nie bądźcie winni złu żadnego, tak? Plus wzajemnej miłości. A potem wypełnieniem więc zakonu jest miłość, tak? Czyli mamy miłość związana z wypełnieniem zakonu, tutaj ponownie wypełnieniem zakonu jest miłość. A w środku jest bardziej obszerna wypowiedź właśnie na jaki sposób miłość jest wypełnieniem zakonu. A mianowicie takie, że wszystkie przykazania, które tutaj apostoł Paweł wymienia, tak, są streszczone w jakimś sensie, wypływają jako pewne szczegółowe rozwiązania z tego, aby mieć postawę miłości wobec drugiego. Tak? Okej. Okay. No i to jest właściwie cała historia. Tak? Oczywiście, zwróćcie uwagę, Paweł się tutaj nie zajmuje całą częścią inną przykazań, chociażby związane z rytuałem i tak dalej, bo jak mieliśmy już tego ślady w liście do Rzymian, Paweł przyjmuje, że tamte obszary zmieniły zupełnie swoje jakby sposób funkcjonowania i to z woli Boga, tak? To my stajemy się ofiarą, to my wchodzimy w pozycje kapłańskie służby Bożej, tak? Czyli te przykazania, które funkcjonowały i organizowały życie Izraela, teraz w Chrystusie zaczynają funkcjonować w relacji wierzący Bóg w inny sposób zupełnie, ale to nie jest zupełnie nowy sposób, bo Żydzi, kiedy odkryli, że mogą jednak żyć z Bogiem na obczyźnie, nie w świątyni, to już oni odkrywają to, że zaczynają po prostu pewne właśnie elementy, które kiedyś były stricte związane z życiem świątynnym, nagle mówią, ale można to zrozumieć w sposób bardziej duchowy, tak? I wydaje się, że Nowy Testament, Chrystus mówi, zburzcie tę świątynię, ja ją postawię w 3 dni i żaden budynek nie powstał, tak? No i bo nie musiał, tak? Bo funkcjonujemy w innym tym i generalnie tutaj Paweł się już tym nie zajmuje, tym jakby innymi aspektami przykazań i tak dalej. Skraca to wszystko do tego, w jakich relacjach mamy być. Oczywiście dobrze pamiętaj o tym, że miłość dobra, ważne jest, że tutaj Paweł, mówiąc o tej miłości, oczywiście kończy pewien dialog, tak, odnośnie tego, jaki jest stosunek wierzących chrześcijan do prawa, tak, bo wcześniej to dyskutował, jak funkcjonowało prawo wcześniej i jak funkcjonowało dla tych, którzy uważali, że przez uczynki prawa mogą zostać usprawiedliwieni. Paweł z jednej strony powiedział, że tamto jest niemożliwe, ale chce też pokazać, że chrześcijanie nie funkcjonują bez prawa. W pewnym sensie te prawa, które funkcjonowały tam szczegółowo, oni mogą się do nich odnieść we właściwy sposób w oparciu o regułę generalną, bardziej uniwersalną. Tak? Dobrze. Wybaczcie, ale powiem parę takich drobiazgów, które moim zdaniem z tą miłością wydaje się, że są związane i one są być może oczywiste, ale być może niektóre z nich czasami może nam umykają. Więc miłość zakłada jakąś społeczność. I to coś mówi o projekcie Bożym, tak? Czyli generalnie miłość jest w sposób pewną fikcją, kiedy ktoś nie ma kogoś. Miłość znacznie lepiej widać, gdy nie wszystko jest ok. Czyli to nie chodzi o to, że dążymy do tego, żeby nie było ok, ale dopiero wtedy, kiedy nie jest ok, możemy się zmierzyć z tym, gdzie jestem w obszarze miłości. Gdzie są moi bliscy w obszarze miłości. Tak to wygląda niestety. Ukazanie miłości na szerokim planie społeczności ludzi coś mówi o Bożym planie i sposobie jego realizacji. Tak sądzę, że Paweł tutaj czerpie oczywiście już w jakimś sensie z tego, co chronologicznie w tym liście jest przed nim, czyli tam list do Rzymian 8. Ale tutaj on już to stosuje. I chciałbym, żeby jeszcze powiedzieć parę drobiazgów, które po prostu moim zdaniem
przy tym, jak dzisiaj jest, jaka, jak to dzisiaj jakby określenie miłość funkcjonuje, to chciałbym po prostu dodać jeszcze parę dowiadów, tak? Dla Pawła miłość to pojęcie głębokie, a nie płytkie, tak? Paweł w żaden sposób nie mówi o jakimś tam zakochaniu, zauroczeniu, czymś, co go, kogoś pociąga, czymś właśnie chwilowym. Dla Pawła ewidentnie miłość jest powiązana z określoną świadomością rzeczywistości i ta miłość ma określone swoje źródło i pierwszy przykład. Tak? I ta, ten list do Rzymian jest bardzo mocnym dowodem właśnie, jak widzi ten przykład. Jest tym przykładem Bóg jako główny motywujący do tego, aby właśnie skorzystać z jego zaproszenia i Chrystus, który przekracza pewne granice, właśnie po to, by sięgnąć po człowieka. Miłość Paweł łączy z służbą Bogu. Miłość połączona jest też z wyrzeczeniem, zdolnością do samoograniczenia ze względu na dobro innych, tak? No oczywiście możemy powiedzieć, że dużo więcej jeszcze znajdziemy w 1 Koryntian 13, tak? Ale niech tyle będzie. Po prostu miłość nie jest rzeczą jakąś taką po prostu lekką dla Pawła. To rzecz bardzo, bardzo ważna i kiedy mówił o wierności Boga wobec Izraela w sytuacji, kiedy Izrael rozrabia na wszystkie strony, no to w tym momencie też ukazywał, chociażby w tym naszym liście, jak miłość Boga funkcjonuje w realu. Dobrze, i to tyle. Zajmijmy się teraz tymi fragmentami trudnymi. Po pierwsze widać, że pomiędzy nimi, i tam zajmujemy się teraz bardzo pierwszym, tak? Że pomiędzy nimi są pewne zbliżenia. W obydwu właściwie mamy mniej lub bardziej wprost wezwanie, by nie brać swoje ręce odwetu za jakąś krzywdę, za jakieś zło, które czeka na potyka. W obydwu jest jakieś akcentowanie dobro. Dobro rozumiane szerzej, nie tylko gdzieś moje na moim podwórku w stosunku do mnie. W obydwu właściwie można wyczytać, że istnieje jednak jakaś przestrzeń wspólna pomiędzy wierzącymi i ludźmi jakimikolwiek, którzy żyją. Tak? I tutaj mamy u góry powiedziane wprost. Starajcie się o to, co dobre w oczach wszystkich ludzi. Tak? Okej, okay. Czyli mamy jakiś punkt, jakiś zbiór wspólny. I to jest gdzieś tam dobro, może znaleźć swoje miejsce i to będzie dobro, którego Paweł nie mówi dobre jak w cudzysłowie, tylko dobre rzeczywiście, tak? No i dobrze. Po drugie, w tej drugiej części możemy powiedzieć, że będąc zawsze pod jakąś władzą, mamy wspólne z wszystkimi innymi jakieś obciążenia, czy jakieś regulacje, które nas dotyczą i dotyczą innych. Czyli jest jakoś zarysowana pewien właśnie wspólna część. My, reszta świata i w tym obszarze jednak głównym rysem dla tych obydwu fragmentów jest jakiś stan dyskomfortu, zagrożenia, jakiejś presji negatywnej, czy wręcz prześladowania, czy jakiejś krzywdy. Tak? W tych obydwu tekstach gdzieś to jest jakby wszyte i stąd ten element po prostu, by nie brać, wezwanie, by nie brać ewentualnie odkładnie, nie mścić się za swoje krzywdy samodzielnie. Dobrze, ale trzeba powiedzieć, że obydwa fragmenty są takie dość jednostronne, czyli jakby patrzą na tą samą sytuację, którą przedstawiają z jakiejś określonej perspektywy i inne perspektywy właściwie nie interesują Pawła. I to powoduje pewne pytania, skąd ta jednostronność, ta radykalność, można by powiedzieć, we fragmencie 1, a być może trochę taka naiwność we fragmencie 2, no bo z taką władzę to po prostu gdzieś między bajki włożyć. I to Paweł ma pełną świadomość tego, że po prostu taka władza to jest właśnie. I to generuje pytania. Dlaczego on pisze w ogóle o tej sferze w taki sposób? Przecież dobrze wie, że jest inaczej, sam doświadczył tego, że jest inaczej. I no to jest absurdalne, tak? Historia Izraela pokazuje po prostu najrozmaitsze historie bezprawia właśnie ze strony władzy. Strasznie jego bezprawia. Jezus doświadcza również, jak władza potrafi po prostu manipulować i innymi, i być właśnie nagradzać za dobre. Więc po prostu czujemy, że ten tekst Pawła jest jakiś koślawy. I to jest jakaś zagadka.
i postaram się w jakiś sposób do tej zagadki odnieść. Dobrze. Spróbujmy jednak na potrzeby tego pierwszego fragmentu, chociaż kilka słów zaczyna się, jaki może być kontekst, czy sam kontekst wierzących w Rzymie nie może jakoś usprawiedliwiać tego kierunku przynajmniej, który Paweł przyjął w tym pierwszym fragmencie. No więc ewidentnie wiemy, że jakiś spór pomiędzy chrześcijanami a Żydami funkcjonuje, tak? Bo z jednej strony odwołują się do tych źródeł samych, przyjmują tą perspektywę jednego Boga, ale w uznaniu w Chrystusie, w Jezusie, po prostu Chrystusa, zaczynają odstawać z jednej strony od głównego nurtu, z którym Paweł po prostu starał się tutaj toczyć pewien spór ideologiczny, ale i też jakby przez samo odniesienie właśnie do prawa, no wchodzi ewidentnie w konflikt z takim nurtem nauczania, który jest dość silny i tradycją, która po prostu silnie wpływa na świadomość religijnych Żydów. W związku z tym no, wydaje się, że spory czy jakieś napiętnowanie tej społeczności może być po prostu czymś normalnym, czego doświadczają, z czym się po prostu muszą mierzyć. Z drugiej strony, im bardziej chrześcijanie odchodzą jakby od tego, żeby ich identyfikować z Żydami, jakby z judaizmem, tym w sensie takim właśnie, z którym po prostu Paweł uważa, że po prostu chrześcijaństwo jest jednak, jakby pójście za Chrystusem pokazuje jakby trochę że inną ścieżkę, więc im bardziej się jakby zaczynają być rozróżniani od Żydów, tym bardziej podpadają poganom. Bo o ile Żydzi w Cesarstwie Rzymskim mieli prawo do swojej religii takiej, jaką mieli, tak, to cała reszta już tego prawa nie mieli. Nie miała. W związku z tym wszyscy, którzy idą jakby z innym i to ostro zaznaczonymi granicami, jakby monoteizmem, w ramach Cesarstwa Rzymskiego jakby wypadają stopniowo spod prawa. I to powoduje, że oni w tym momencie naruszają jakby pewien spokój społeczny, pewien główne podejście do religijności, gdzie tolerancja dla wierzeń innych była przyjętym czymś. Tym bardziej, kiedy oni, chrześcijanie, no nie uznają religijnej tej władzy cesarza, czy jakichś takich praktyk, które by władcę fizycznego umiały jakoś wynosić na ołtarze, tak? W związku z tym dla przeciętnego mieszkańca Rzymu może uchodzić za chrześcijanina jakiegoś ateistę, tak? Bo radykalnie ograniczył liczbę bóstw, no i w tym momencie wydaje się, że rzeczywiście mogą być chrześcijanie w jakimś sensie na celowniku i u Żydów tradycyjnych i u Boga. Więc jeżeli by tak było, co po prostu wydaje się być prawdopodobne, chociażby przez to, że w samym liście do Rzymian Paweł podkreśla cierpienia, tak? Cierpienia ze strony innych. Nawet nie w tym miejscu, ale w innych. Że po prostu zabijają nas jak owce, traktują w tym sensie tak, że oskarżają nas o to, że mówimy, niech przyjdzie gorsze, bo mu się to podoba, cokolwiek tam. Odwołuje się do takich tekstów, do takich jakby sytuacji w samym liście, więc coś musiało być na rzeczy. No to po prostu pytanie, po tym wykładzie, że życie powinno być służbą Boga, z Bogu, służbą Chrystusowi i pod, jakby ukierunkowane na Jego Królestwie, no to może się zadać po prostu rzeczywiście pytanie, jak to zrealizować w takich okolicznościach, tak? To może po prostu być w sumie dość wystarczający powód, że Paweł z tego wszystkiego, co do tej pory powiedział i mówił właśnie o życiu jako służbie, o poddaniu Bogu, jak to przełożyć na praktykę codzienną w takim świecie, w jakim żyją, czyli pośród zwykłych innych ludzi w takiej kulturze. Dobrze. Czyli ten problem może być dla nich, dla odbiorców jednak aktualny. Bo takie postawy zewnętrzne mogą prowokować wierzących do przyjmowania starych postaw. Czyli nie odpowiedzią na złe będzie dobro, tylko odpowiedzią na złe będzie po prostu zło lub jeszcze gorsze zło, tak? Dobrze. Popatrzmy, jak to wygląda ten pierwszy fragment. To jest rozrysowany ten fragment A1. Wedle
mojego wyczucia mam wrażenie, że skupia się na przestrodze, na wyzwaniu, tak? I to będzie możliwe od środka, tak? Nie mścicie się sami umiłowani, ale pozostawcie to gniewowi Boga, albowiem napisano, do mnie pomsta należy, ja odpłacę, mówi Pan, tak? Czyli nie tak, tak. Opozycję widzimy. Nie sami, szef. I jest to wyraźne wezwanie. Co się dzieje na części, jakby rozchodząc się od tego centrum, tak? W części B widzimy na to, jaki kierunek powinni przyjąć ogólnie, tak? Jeśli to, szukajcie tego, co dobre dla wszystkich ludzi, tak? Ze wszystkimi ludźmi pokój mieć. Dobro, pokój. Dwa bardzo ważne elementy, które nie... nie będę biegł dalej. I na dole mamy ilustrację zastosowania przykładowego, tak? Okej, ekstremalnie. Jeśli łaknie nieprzyjaciel twój, zastosuj te reguły, tak? I trzeba powiedzieć, że akurat te wezwanie do takich postaw, no to jest po prostu w tamtej kulturze wydaje się być bardzo, bardzo ciekawe, bo wspólnota stołu, tak? To jest coś bardzo ważnego z perspektywy przynajmniej żydowskiej, tak? Oczywiście jest sam akt zmiłowania się. Jest sam akt jednak dostrzeżenia kogoś jako człowieka, tak? To jest olbrzymim wyzwaniem, podejrzewam, do dzisiaj, ponieważ tak bardzo nam się, kiedy wiemy, że mamy nieprzyjaciela, włączają emocje i cała reszta, jakby pamięć, zła pamięć i tak dalej, że to jest ciekawe, że Paweł po prostu mówiąc o tym, od razu idzie na skrajny, jakby na obrzeża po prostu sytuacji, w jakich się możemy znaleźć. Co się dzieje na krawędziach? Tak to widzę. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, tak? Nie oddawajcie. Na końcu, bo czyniąc to, tak? No, wybaczcie, że tak to uciąłem, ale mam wrażenie, że to po prostu jest tak wyraźny paralelizm, że po prostu no, mam swoje własne granice, tak? Jeśli wtedy łaknie, nakarm. Jeśli pragnie, i tak dalej. Po prostu rytm ma określony wewnętrzny. A to się od tego jakoś odcina, od ten ostatni cząstek. I ja to czytam tak. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, tak? Ale, bo czyniąc to, czyli czyniąc dobro, czyniąc jakiś akt miłosierdzia, czy jakby akt pozytywny do kogoś, będę rozrażony, zgarniesz na jego głowę. Rozumiem to w ten sposób, że nie idź po starym sposobie funkcjonowania, ale wykorzystaj raczej sposobność, aby ta nowa zasada dla twojego życia stała się w praktyce jakby prowokacją dla kogoś, aby zrewidował być może swój stosunek do ciebie, tak? Być może przez zrewidowanie stosunku do ciebie zrewiduje również stosunek do tego, na czym ty budujesz, że takie dziwactwa wyprawiasz, tak? Dobrze. Czyli tak, we fragmencie dominuje wezwanie, tak? Przed ucieczką, jakby wezwanie do ucieczki przed samosądami jakimiś. Ale też widzimy, że to, co jest po naszej stronie, to jest właśnie szukanie dobra, pokoju i prowokacja. Dobra prowokacja. Na korzyść dla kogoś. Warto zwrócić tutaj uwagę, że ten tekst w pewnym sensie nam się może kojarzyć tak właśnie bardzo nowotestamentowo, ale to wszystko jest ze Starego Testamentu. Czyli zwróćcie uwagę, że Paweł znowu jakby jednym kamieniem chce kilka wróbli od razu uszczelić. Jego podstawowe nauczanie jakby to w sferze moralnej, tak? On nie tworzy jakby zupełnie, ale
wyciąga z tego, co już jest dawno, tak? Czyli jakby zaznacza tą kontynuację tych, którzy idą za Chrystusem. Oni nie zrywają ze swoimi tradycjami, ze pismem i jego nauczaniem, tak? Ale starają się to przekuć tak, aby mogło się to dziać na zupełnie innym teatrze jakby funkcjonowania. Tak? Nie w hermetyzmie, w judaizmie, w Palestynie, ale gdziekolwiek im się to zdarzy żyć. Tak? I widzimy. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się o nie. Dobro, pokój. Niechaj miłość i wierność cię strzeże. Przymocuj je sobie do szyi, na tablicy serca je zapisz. A znajdziesz życzliwość i łaskę w oczach Boga i ludzi. Fraza Boga i ludzi, zwróćcie uwagę, już była w akcencie tym dolnym, kiedy była mowa o Królestwie Bożym, jak służyć Królestwu Bożemu, tak? Tam też w 14, 1, 13, gdzieś tam chyba, kurczę, tam nie chcę pomieszać, ale po prostu w tej dolnej części, tej części praktycznej, Tam było również w akcencie odwołanie właśnie do tego, że służymy Bogu i ludziom, tak? Pomsta do mnie należy, ja odpłacę powtórzonego prawa. Potem mamy znowu przypowieści. Jeśli łaknie twój nieprzyjaciel na karku, bo i to jest dokładnie to, tak? To jest dokładnie ta końcówka naszego wypowiedzi Pawła. Kolejne coś z przypowieści. Nie ciesz się z upadku swojego nieprzyjaciela, a gdy się potknie, niech się nie raduje twoje serce, aby Pan tego nie widział i nie uznał tego za złe. A wtedy odwróciłby od niego swój gniew. Tak brzmi przewrotnie, ale wydaje się, że idea jest znowu taka. Nie ciesz się z upadku swojego nieprzyjaciela, tak? To jest dość istotne. Chciałbym wam jeszcze przytoczyć jeszcze jeden fragment, który wydaje mi się dość ciekawy. To jest Psalm 34:15. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się o nic, tak? Psalm 37:37. Przetowzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, bo przyszłość należy do męża pokoju, tak? Pokój jest naprawdę i dobro. To są rzeczy bardzo mocno gdzieś we wskazaniach takich właśnie etycznych, moralnych, współżycia z ludźmi akcentowane. Trzeba powiedzieć, no nie tylko w literaturze mądrościowej, ale jednak, no tak to wygląda, tak? Tak to wygląda. Więc pojawia się oczywiście pytanie o, no wiemy, co mamy robić i to wygląda trochę jednostronnie, tak? Tylko jest pytanie, co ja muszę mieć w głowie, aby taki model funkcjonowania wprowadzić w swoje życie. No, tylko jaka jest podstawa do tego, poza tym jakby no, stwierdzeniem tak zrób i już. Patrz na Jezusa. Z jednej strony można powiedzieć patrz na Jezusa, tak? Tylko że to patrz na Jezusa jest w tym momencie tak skrótowym właśnie skrótem myślowym, że znowu musielibyśmy się zastanowić, ale no to patrz na Jezusa i musielibyśmy znowu tłumaczyć, dlaczego Jezus robi to, co robi i jest gotowy poddać się takim różnym jakby danim rzeczom. Dokładnie. Co ma w głowie, tak, aby móc poddać się właśnie takim historiom. No i wydaje się, że tutaj mamy troszeczkę taką sytuację chrześcijania podobną do dla mnie przynajmniej podobną do takiego tekstu z Ewangelii Łukasza. Łukasza 6:27-36, ale tam mamy taki fragment 35-36, ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami najwyższego będziecie, gdyż on dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest ojciec wasz, tak? To jest pewne podsumowanie dłuższego wywodu, ale wygląda na to, że mam wrażenie, że Paweł, podobnie jak Łukasz, a możliwe, że razem to uzgodnili, bo Łukasz chyba troszeczkę czerpie swoje lekcje chrześcijaństwa od Pawła, to budują na określonej świadomości tego, jak doszło do tego, że ja stałem się teraz kimś, kto ufa Chrystusowi. Czego doznałem? Co mnie uzdrowiło? Co mnie uleczyło?
I wydaje się, że te wskazania, jeżeli rozumiemy, że one oczywiście gdzieś tam mają jakieś granice, ale jako pewne hasła takie kierunkowe, mówią inni, też doświadczając łaski, inni też doświadczając dobra, na które w jakiś sposób w określonej sytuacji nie zasłużyli, mogą zostać sprowokowani i przyciągnięci do Boga. Tak? Pamiętam jedną z definicji miłości agape, że to jest dążenie do najwyższego dobra drugiego człowieka, niezależnie od tego, jaki on jest. Bo łatwo jest miłość okazywać, jak ktoś nam jest życzliwy. A jak niekoniecznie jest taki, no to musi się coś włączyć więcej. Znaczy, powiem wam tak, przypomniał mi się pewien fragment, kiedy Bóg zapowiada, że pomimo, o, nawet to chyba to mam, z Izajasza, 57:18-21. Chociaż widziałem jego drogi, mowa oczywiście o Izraelu, jednak uleczę go, poprowadzę go i znowu udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałobnikom. Rozumiecie? Chociaż widziałem jego drogi, tak? No i to jest pytanie właśnie, jaka jest perspektywa Boga, jaka ma być też nasza perspektywa na cudze błądzenie, nawet czasami bolesne wobec nas. Dobrze. Idźmy dalej. Do tego fragmentu chciałbym dorzucić jeszcze może taką rzecz, co nie kilka takich drobnych historii, że czasami ma się wrażenie, że po prostu stawiamy tak mocne granice między ramami kościoła czy społeczności, nawet lokalnej, a światem zewnętrznym, że te wspólne elementy są dla nas wręcz jakby niedostrzegalne, czyli w ogóle nie doceniamy. Być może doceniają je ewangeliści, misjonarze, bo to jest jakby ich pole działania, ale czasami mam wrażenie, że zwykli wierzący czasami są wychowywani właśnie w takim totalnym rozgraniczeniu, w jakiejś pojęciu tej twierdzy. Wydaje się, że Paweł pomimo rozumienia ewentualnych zagrożeń nie ma takiej optyki. I wydaje mi się, że że do tej perspektywy takiego bycia jednak gdzieś również do zewnątrz skierowania, tak? Że po prostu to bycie nasze nie wyczerpuje się w byciu w społeczności, jest jednak to, co Jezus mówi, tak? Że jego uczniowie to jest sól i światłość, tak? Dla świata. Gdzieś to jest po prostu coś, co jest wysłane, aby tej reszcie w jakiś sposób być właśnie dla innych, tak? I teraz jest pytanie, jak trzeba mieć żywą tą świadomość, aby nie salwować się ucieczką od świata, tak? Popełniamy różne błędy i teraz jest pytanie po prostu, jak jednak pamiętać, że z Chrystusem, z tym, co robi we mnie, mogę być dla innych solą, światłością, tak? I dobrze, żeby to po prostu jakoś było we mnie jakoś żyło. Dobra, no więc przechodzimy do tekstu drugiego z trudnego. I trzeba powiedzieć, że właśnie ta jego jednostronność jest irytująca. Najpierw wam przedstawię mniej więcej, jak widzę jego całą tą ramę, jak go widzę, jeśli chodzi o zbudowanie. Każdy człowiek władzą zresztą niech się poddaje, tak? A na dole mamy wyrazy tego poddania, czyli po prostu uczestniczę w tych wszystkich datkach czy jakichś innych regulacjach, które dotyczą obywatela danego, czy jakby mieszkańca danego królestwa, tak? Podatki, niepodatki, cło i tak dalej, i tak dalej. Potem mamy, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Czyli jakby pokazanie, że władza jest od Boga, tak? Generalnie. I zwróćcie uwagę, że Paweł nie mówi, że a władza kiedyś dawno temu w Izraelu była od Boga, tak? A wszystkie inne to nie wiadomo skąd się wziął. No ta perspektywa jest kompletnie totalna, tak? Na dole przez to trzeba się jej poddać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Czyli mówiąc krótko, mówi, to jest projekt Boga, to jest wola Boga. Sprzeciwiając się temu, jakoś tej władzy, jakiejś tam władzy, jednak wchodzisz troszeczkę w przekroczenie pewnej granicy również w stosunku do Boga. Tak?
co do jego woli. Potem przez to, kto się przeciwstawia władzy, Bożemu postanowieniu się przeciwstawia, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie sąd przyprowadzą. Tak? A tutaj mamy, bo nie na próżno miecz nosi, tak? Odpłaca w gniewie temu, kto źle czyni, Bóg przez władzę. Czyli w obydwu miejscach jest ten element karny, sankcji, który jest przygotowany dla tych, którzy ewentualnie władzy chcą powiedzieć nie. I w środku taka laurka dla władzy. Rządzący bowiem nie są postrachem dobremu czynowi, ale złemu. Chcesz się nie bać władzy? Postrach, nie bać się władzy. Czyń dobrze, a będziesz miał pochwałę od niej. Boga bowiem sługą jest dla ciebie, tobie ku dobremu. To jak każda władza, wszyscy o tym dobrze wiemy. Co nie? Tak właśnie działa każda władza w większości krajów. W Polsce zwłaszcza też i... Ale złemu. A jeśli źle czynisz, bój się, tak? Ale złemu, więc jeżeli zrobisz źle, bój się. Mam nadzieję, że to jest dość czytelne, jeśli chodzi o układ. Dobra. No i teraz po prostu wiemy oczywiście, że ta władza... no Paweł, no wiem, że nie jest naiwny, ani nie jest sklerotykiem, ani nie pisał raczej tego pod przymusem, bo nie pisał tego w Rzymie, tylko gdzie indziej. Więc pojawia się pytanie znowu, co ci, Pawle, do głowy wpadło, żeby takie rzeczy wypisać, nie? No i oczywiście są różne pomysły na to. Oczywiście wiemy, że znowu akcent jest taki. Porzuć zło, czyń dobrze. I to jest znowu ta reguła, tak? Podstawowa. Czyli to samo w pewnym sensie, co mamy poprzednio. Mamy w takim razie taką sytuację, że kontekst być może znowu mógłby nam coś podpowiedzieć. Bo Paweł z jednej strony mówi, nie jesteście już pod prawem. To jest jakiś element jego wywodu, tak? Z drugiej strony macie innego władcę nad sobą, Chrystusa. Po trzecie wiemy, że mówi do ludzi, którzy mają spore aspiracje i wyniosłość ich tam, że tak powiem, jest dość mocną rysą na tej ich klarowności, kryształowym jakby charakterze. W związku z tym jeszcze w ósmym będziemy to dzisiaj mówić, pokazuje, że wierzący to są dzieci Boże, tak? Są dzieci Boże, na których objawienie czeka całe stworzenie. No to można zaszaleć, co nie? No to co mi będzie jakiś tam cesarz poskakiwał, nie? Nie, żartuję sobie, ale po prostu zwróćcie uwagę, że czasami dochodzi do takiego jakby przejaskrawienia jakiejś idei, że w końcu w praktyce zaczyna ona zamieniać się w jakiś absurd i zupełnie jakby zostaje oderwana od kontekstu, tak? Czyli Paweł mówi, teraz dobro, uniżenie, służba, później królowanie, chwała, współrządzenie, współdziedzictwo. Czyli jakby pewne rzeczy, które mają się przytrafić wierzącym, mają swoje granice w pewnym sensie czasowe. Tak? Więc jak komuś się to pozajączkuje, to potem wychodzą z tego dziwne rzeczy. Dobrze, czyli teraz mamy sytuację taką, że być może Paweł po prostu chce uniknąć nieporozumienia w zastosowaniu jego Ewangelii, tak? Więc może dlatego idzie tak jednostronnie. Może chce przypomnieć i ugruntować w jakiś sposób odbiorców, że, nie, że niezależnie od ich sytuacji, Pan jednak włada. Również potrafi władać przez władzę taka, jaka jest powołana gdziekolwiek. No być może tak to właśnie jest, że takie są jego kierunki. Generalnie jednak ta zagadka pozostaje. I z tą zagadką różni egzegeci starają się jakoś poradzić. Na przykład w taki sposób, że sugerują, że Paweł po prostu nie chciał narażać odbiorców listu. Dlatego napisał w tym fragmencie po prostu tekst absolutnie poprawny politycznie. Żeby po prostu, gdyby będzie odczytany ten list publicznie, to po prostu on się nie podłoży, ewentualnie agenci służb też nie będą mieć żadnego negatywnego zdania o społeczności wierzących i tak dalej. No to jest chyba słabe wytłumaczenie. Być może Paweł chciał przypomnieć w ogóle jakiś charakterystyczny rys władzy, że właśnie taki powinien być jej kierunek, tak? Promujemy dobro, wspieramy tych, którzy czynią dobro i
ograniczamy zło. No dobrze, ale to wydaje się być jakoś trochę poza kontekstem troszeczkę, co nie? Bo nie pisze do chrześcijan, którzy zajmują kierownicze stanowiska w Rzymie, więc to takie troszeczkę byłoby dziwne. No dobrze. Jest też jakieś inne możliwe podejście do tego, a mianowicie tak, że gdzieś w tym tekście jest jakaś wskazówka, tak? I być może Paweł robi w tym tekście to samo, co robił w bardzo wielu miejscach, w innych miejscach, w częściach tego listu, a mianowicie mruga do czytelników, którzy dobrze wiedzą, o co chodzi i muszą, że tak powiem, otworzyć tam książkę, jak powiem, Biblię na te zwoje w innym miejscu, mówią, a teraz to doczytajmy, czego Paweł nie powiedział, a chciał, nie? No, ja idę tą ścieżką, tak? O, 13.1b. Bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. To taki ma specyficzny rytm, tak? Treściowo pierwsza linijka z drugą jest kompletnie różna. Treściowo. Pierwsza linijka z drugą. Takie same. Wydaje się, że są takie same. A skoro takie same, to właściwie mamy przed sobą po prostu paralelizm, tak? Czyli podwójnie wyrażona pewna podstawowa myśl, z drobnymi różnicami, ale generalnie co do istoty jest to samo. Czyli mamy takie wyrażenie, które jest niezwykle typowe dla tekstów biblijnych. Oczywiście Paweł jako Żyd mógł sobie to po prostu sam wykuć na poczekaniu, bo to się, takie rzeczy się dzieją, jak człowiek już myśli takim sposobem, jakim czyta, to nie? No ale mówię, to jest tak bardzo właśnie takie, że aż bym poszukał, co nie? Bo kto wie, może coś podobnego znajdę. Ciekawe jest to, że właściwie nie było łatwo znaleźć. Przynajmniej w podstawowym zbiorze. Ale znalazłem coś takiego. Bo od Pana otrzymaliście władzę. Od najwyższego panowania. Podobne? Treściowo. Treściowo, bo o to mi chodzi. Proszę? Jeśli do władców jest mówione, to jest podobne. Tak, to jest do władców powiedziane. Tak. To podobne, to nie? Tak. Czyli jedyna różnica jest taka, i to często robią też polscy tłumacze, że teksty w oryginale mają paralelizm taki równoległy, a oni zamieniają na chiastyczny. I odwrotnie. W oryginale jest chiastyczny, a oni w tłumaczeniu zamienią na taki zwykły. Pozdrawiamy wszystkich tłumaczy. Tak, jest pozdrawiamy tutaj wszystkich tłumaczy. Nie wiem, po prostu być może im jakoś to lepiej brzmi, ale wydaje mi się, że nie ma żadnego sensownego powodu, dlatego muszą to zmienić. No i teraz tylko problem taki, że to jest tekst z Księgi Mądrości. 6.1, 6.3 a i jest niedokończony, tak? Ale zobaczmy, co tam jest. Tekst mamy taki. Słuchajcie więc, królowie, i zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemscy, z ziemskich rubieży. Nakłońcie ucha wy, co nad wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów, bo od Pana otrzymaliście władzę, od najwyższego panowania. On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi. Ktoś? Bliskie wydaje mi się do tego, co było z tymi ludzikami, jak się mamy zachować między ludźmi. Tak? Tam w akcencie było nie sądźcie, tak? Nie wymierzajcie sobie sami, ale do Pana należy sąd, tak? Zwróćcie uwagę, treściowo jest praktycznie identycznie, tak? Po pierwsze wskazanie z tego 1b na treść identyczną o pochodzeniu władzy, ale potem nagle zaczyna być opowiedziane coś znacznie więcej, tak? Czyli jakby król, ten autor liryczny, jak to się mówi, tak? Czyli autor księgi, sam przedstawiając się jako król, pisze do innych władców, jak z tą władzą sobie radzić. No i jak zajrzałem sobie do tego, to mówię, no to zajrzę też od początku, co się tam dzieje, no bo co mi tam szkodzi, nie? No i kurczę, bratu, powiem wam tak, uwaga, teraz będzie dużo czytania. Księga się w ogóle od tego zaczyna. Będę czytał. I tak będzie już do obiadu. Nie, żartuję, ale tylko trochę, poważnie. Bo dlaczego?
Chcę, żebyśmy to przeczytali, bo mam wrażenie, że w tych kilku rozdziałach, które chcę przeczytać, zobaczymy prawdopodobnie dużo więcej rzeczy z tych dwóch cząstek, które się pojawiają i takie, które mogą być być może właśnie podstawą do takich zachowań i względem władzy, i względem ludzi generalnie w sytuacji nieciekawej. Tak? Czyli wy będziecie mieć to tutaj, a ja będę czytał i od czasu do czasu coś jakby dorzucę, ale chcę, żebyśmy po przynajmniej kilka rozdziałów przeczytali, dobra? Dobra. Za drobnym drukiem sobie to wydrukowałem i cholera jasna, będziemy się męczyć. Dobrze. Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy. Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca. Jeżeli czytając coś Wam się skojarzy z tymi tematami rzymskimi, to po prostu jakiś tam halt dajcie mi i o, a tu może być coś tam, co nie? To... Dobrze. Daje się bowiem znaleźć tym, dobra, i szukajcie Go w prostocie serca. Daje się bowiem znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę. Objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego. Bo przewrotne myśli oddzielają od Boga, a moc, gdy ją wystawiają na próbę, karci niemądrych. Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele uwikłanym w grzech. Święty Duch, uczący karności, ucieknie przed obłudą. Odsunie się od niemądrych myśli, wypłoszy go nadejście nieprawości. Żaden grzech nie ujdzie bezkarnie. Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary, ponieważ Bóg świadkiem jego nerek, prawdziwym stróżem jego serca, tym, który słyszy mowę jego języka. Albowiem Duch Pański wypełnił zamieszkaną ziemię, ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy. Zatem nie ukryje się żaden z mówiących niegodziwie i nie ominie go karząca sprawiedliwość. Zamysły bezbożnego zostaną zbadane i dojdzie do Pana wieść o jego słowach, ku potępieniu nieprawych jego czynów. Czujne bowiem ucho nasłuchuje wszystkiego i pomruk szemrań nie pozostanie ukryty. Strzeżcie się więc próżnego szemrania, powściągnijcie język od złej mowy, bo i skryte słowo nie jest bez następstwa, a usta kłamliwe gubią duszę. Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie, nie gotujcie sobie zguby przez czyny swoich rąk, bo śmierć Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie, nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania otchłani na jej ziemi, na tej ziemi, bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna. Występni zaś ściągają śmierć na siebie czynem i słowem. Marnieją, uważając ją za przyjaciółkę i zawierają z nią przymierze, zasługują bowiem na to, aby do niej należeć. Jedno słowo komentarza. Tutaj, kiedy jest mowa o tych bezbożnych i tak dalej, kłamliwych, to jest w tej klamrze pierwsza wypowiedź wprost do władców i potem szósty ponownie wprost do władców, tak? O, przepraszam bardzo mocniej. Przepraszam, nie wiem. Pierwszy raz mi się zdarzyło. Zapomniałem wyciszyć jakiegoś gościa. Więc już. I to jest to, że po prostu my teraz jakby czytając to znowu wpadamy jakby do Księgi Przypowieści, teraz będzie o tym bezbożnym, nie. Ten kontekst jest tak ułożony, że cała wypowiedź jest właśnie do tych władców, ale traktuje, nazywa ich tak, na skutek jakby tej sytuacji, że odnosi się do ich akurat takich, a nie innych postaw. Czyli pewna właśnie wyniosłość, duma, szemranie, niezadowolenie, niechęć do mądrości Bożej, niechęć do wiary i tak dalej. Także po prostu nie dajcie się zjeść. I pierwszy mamy za sobą, tak? Nie. Tak? Tak. Na co by należeć? Mylnie więc rozumując, mowa o tych właśnie, mówili sobie, nasze życie jest krótkie i smutne, nie ma lekarstwa na śmierć człowieka i nie wiadomo, kto by ktoś wrócił z otchłani. Urodziliśmy się niespodzianie i potem będziemy, jakby nas nigdy nie było. Dech w nozdrzach naszych jak dym, myśli jak iskierka,
z uderzeń serca naszego, gdy ona zgaśnie, ciało budzi się w popiół, a duch się rozpłynie jak niestałe powietrze. Imię nasze z czasem pójdzie w niepamięć i nikt nie wspomni naszych poczynań. Przeminie życie nasze jak ślady po obłoku i rozwieje się jak mgła, ścigana promieniami słońca i żarem jego poprzybita. Czas nasz jak cień przemienia śmierć, nasza nie zna odwrotu, pieczęć przyłożono i nikt nie powraca. Dalej, o, dobrze, do czego pije autor? Mi się tak skojarzył ten, nie wiadomo, by ktoś wrócił z otchłani, to jest ten fragment w 10 rozdziale, może nie, że albo ktoś wstąpi do otchłani, to znaczy, by wyprowadzić Chrystusa z pośród umarłych, nie? Aha, aha, zobacz, a z drugiej strony zwróćcie uwagę, że to jest dialog z Koheletem, tak? Kohelet mówi, wszystko jest ulotne, tak? Wszystko nietrwałe, marność, marność nad marnościami, tak? I to jest teraz jakby perspektywa kogoś, kto bierze jedną część z Koheleta, ale nie bierze pewnej drugiej części z Koheleta, tak? Okej. Dalej więc korzystajmy z tego, co dobre. Używajmy świata skwapliwie jak w młodości. Upajajmy się winem wybornym i wonnościami, niech nam nie umkną wiosenne kwiaty. Uwijmy sobie wieniec z róż, zanim zwiędną. Nikogo z nas braknąć nie może w swawoli. Wszędzie zostawmy ślad uciechy, bo to nasz dział, nasze dziedzictwo. Udręcz... A, i zwróćcie uwagę. Czyli dotąd jakby definicja normalnego ateizmu. Zwróćcie, tak? Mhm. Czyli taki ateizm egzystencjalny. Widzę tylko ulotność, tylko nietrwałość, ani moje rzeczy nie przetrwają, ani być może pamięć o mnie nie przetrwa. Tu i teraz. To jest to, co mam do wygrania, tak? Ale okazuje się, że nagle się zmienia też optyka na tych, którzy są dookoła nich, tak? I nagle ktoś im zaczyna przeszkadzać. Udręczmy sprawiedliwego biedaka, nie oszczędźmy wdowy ani sędziwej siwizny starca, nie uczcijmy. Nasza siła będzie nam prawem sprawiedliwości, bo to, co słabe, gani się jako nieprzydatne. Słabe jako nieprzydatne. Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Głosi, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem pańskim, jest potępieniem naszych zamysłów, sam widok jego jest dla nas przykry, bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako Ojcem. Zobaczymy, czy prawdziwe są jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Werset wam coś przypomina? A? Pod krzyżem? Zobaczymy, czy przyjdzie coś, czy się będzie coś działo, tak? Ale z drugiej strony jest to przypomniał to drugi rozdział Rzymian. Aha. Jeśli więc na to jesteś Żydą i polegasz na prawie i szczycisz się Bogiem, znasz jego wolę i tak dalej, nie? No i to jest takie podobne tego, że tu mi dostęp na sprawiedliwego tak jest. Na Boga tak. Okej, okay. Ale po prostu oni są przekonani jakby, że ich rozpoznanie rzeczywistości jest trafne. Fatalne, w sensie jakby negatywne, ale trafne, tak? Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo, jak mówił, będzie ocalony. Tak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Zwróćcie uwagę, że to, jak mówią, jak postąpimy z tym sprawiedliwym, trochę przypomina nam nasze fragmenty jakby z sytuacjami wierzących, którzy są pod presją negatywną kogoś z zewnątrz, tak? Czyli i oskarżenia, i być może jakaś przemoc. Tak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic Bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dla dusz czystych. Bo do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swojej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Odmienne losy świętych i grzesznych w życiu i po śmierci. Tak? Zwróćcie uwagę, że tamci porzucają nadzieję nagrody, a święty to jest ktoś, kto trwa pomimo
zawirowań, również takich nieprzyjemnych wobec niego. Tak? Ok. To idziemy dalej. A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Jak nie dosięgnie, a właśnie dosięgła. Ale ostatni werset poprzedniego rozdziału ktoś na oczy. Ale zwróć uwagę, że w tym momencie ta męka jest już jakby zredefiniowana troszeczkę. Tak? No. Dusze są w ręku Boga. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zgon ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie. A oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Będziemy słyszeć to wszystko w 8 rozdziale. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Wypróbował ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. 12:1. Pierwsza Piotra. Okej, ale teraz list do Rzymian, tak? Czyli jest okres przykry dla wierzącego, ale to jest coś przykrego, co jednak ostatecznie jakoś mu służy i nagle jakby obraz ofiary wraca. 12:1, ale i tak dalej, co nie? Wypróbował ich jak złoto, dobrze. W dzień nawiedzenia ich przez Boga zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy czytają list do Rzymian, doszli do tego naszego rozdziału nieszczęsnego, tak? I jakby odbierają, że to może być wskazanie do tego tekstu, to mówią wszystko w swoim czasie. Tak? Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Tak? W 8 będziemy mieć współdziedzictwo z Chrystusem. Tam będzie 2 razy taka idea. Ci, którzy mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy nim trwali, łaska bowiem i miłosierdzie dla jego wybranych. Wytrwali w miłości. Werset jest niejasny, ale może być w miłości do Pana i wytrwali w miłości w sensie sposobu bycia. Tak? Bo są sprawiedliwi. Trzymają się określonego jakby sposobu bycia. A grzesznicy poniosą karę stosownie do swych zamysłów, bo wzgardzili sprawiedliwym i odstąpili od Pana. Wzgardzili sprawiedliwym. 1.18.32. Tak? W swoich umysłach odwrócili się. Nie poddali się. Tak? Nieszczęsny bowiem, kto mądrością gardzi i karnością. Nadzieje ich płonne, wysiłki bezowocne, bezużyteczne ich dzieła. Żony ich głupie, przewrotne ich dzieci, przeklęty ich ród. Błogosławiona niepłodna. Zwróć uwagę, teraz będzie taka alternacja, pozytywne, negatywne, tak? Błogosławiona niepłodna, ale nieskalana, która nie zaznała grzesznego współżycia, w czas nawiedzenia dusz wyda plon. I eunuch, co nie skalał swych rąk nieprawością, ani nic złego nie myślał przeciw Bogu, za wierność otrzymał łaskę szczególną i dział milszy w świątyni pańskiej. Wspaniałe są owoce dobrych wysiłków i korzeń mądrości niezniszczalny. Korzeń. Ciekawe, tam już było wymiana, gdzieś mieliśmy to z tym 11 rozdział. Dzieci zaś cudzołożników nie osiągną celu, zniknie potomstwo nieprawego łona. Jeśli nawet żyć będą długo, za nic będą uważani. I w końcu niechlubna będzie ich starość. A jeśli wcześnie pomrą, będą bez nadziei i bez pociechy w dzień sądu. Zwróć uwagę, nadzieja zaczyna być tutaj pewnym referem. Ktoś ma nadzieję, ktoś rezygnuje z nadziei. Bo straszny jest kres plemienia grzesznego. Tak? Ok. To idziemy dalej. Lepsza bezbożność połączona z cnotą, nieśmiertelna jest bowiem. Bezdzietność. Czy to jest? Lepsza bezdzietność połączona z cnotą, nieśmiertelna jest bowiem jej pamięć. Bo ma uznanie u Boga i u ludzi. U Boga i u ludzi. Tak? Cnota. Gdy jest obecna, to ją naśladują. O, to ciekawe, naśladują. Czyli jest jakieś oddziaływanie, interakcja. Tęsknią, gdy odejdzie. O, tęsknią, gdy odejdzie. A, czyli, no ciekawe, nagle ktoś przyzwoity jak znika, to jest jakaś realna strata nawet. Tak? A w wieczności triumfuje uwieczniona, zwyciężywszy w zawodach o nieskazitelną nagrodę.
A rozplenione mnóstwo bezbożnych nie odniesie korzyści. Cudzołożnych odrośli wyrosłe nie zapuści korzeni głęboko, ani nie założy podwaliny niezawodnej. Jeśli nawet na jakiś czas wypuści gałęzie, wstrząśnie nim wiatr, bo słabo utwierdzone i moc wichrów wyrwie je z korzeniami. Płamią się nierozwinięte gałęzie, a owoc ich bezużyteczny, niedojrzały do spożycia i do niczego niezdatny. Bo dzieci zrodzone z nieprawego pożycia przy osądzeniu rodziców zaświadczą o ich przewrotności. Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Zwróćcie uwagę, to jest ważna perspektywa. Teraz będzie autor rozwijał właśnie taką perspektywę. Śmierć przedwczesna sprawiedliwego. Tak? To jest coś, co może mieć silny związek jakby z poczuciem zagrożenia wierzących w każdym czasie, kiedy nie jesteśmy staruszkami. Tak? Ok. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy. Sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. Ponieważ spodobał się Bogu, został umiłowany, a żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli, albo łuda nie uwiodła duszy, bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł. Ciekawe, Bóg wspiera realnego człowieka, który jest na niego ukierunkowany. No dość dla nas jakby mało wygodna jakby scena, tak? Zabierając go do siebie, czyli mówiąc przez śmierć, aby ochronić go w jakimś sensie. To jak z Henochem, nie? No, jeżeli tak chcemy, to tak, no możemy właśnie choćby to odczytać, nie? Wcześniej osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasu wiele, tak? Według tej definicji wcześniejszej po prostu wieku. Dusza jego poddawała się Bogu, dlatego pośpiesznie uszła spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad jego wybranymi i o świętych jego starania. Kto umarł jako sprawiedliwi, potępia żyjących bezbożnie, a dopełniona wcześniej młodość leciwą starość nieprawego. Zobaczą bowiem kres mądrego, a nie pojmą, co o nim Pan postanowił i w jakim celu zachował go bezpiecznym. Będą patrzeć i żywić pogardę, ale Pan ich wyśmieje. I staną się potem wstrętną padliną. I teraz zaczynają przychodzić jakby do obrazu, kiedy bezbożni władcy, nagle oni przekroczą granicę życia i śmierci i nagle zaczynają się, jakby kurtyna się podnosi. I staną się potem wstrętną padliną i wiecznym pośmiewiskiem wśród zmarłych. Strąci ich bowiem na głowę oniemiałych i wstrząśnie nimi od posad i zostaną do szczętu zniszczeni i będą w udręczeniu, a pamięć o nich zaginie. Z bojaźnią przyjdą zdać sprawę z win swoich, a w twarz im rzucą oskarżenie ich własnej nieprawości. Wtedy sprawiedliwy stanie się z wielką śmiałością przed tymi, co go uciskali i mieli w pogardzie jego trudy. Gdy go ujrzą, wielki przestrach ich ogarnie i osłupieją na widok jego nieoczekiwanego zbawienia. Pełni żalu będą mówić między sobą i jęczyć w dręczeniu ducha powiedzą: to ten, co dla nas niegdyś był pośmiewiskiem i przedmiotem szyderstwa. Jego życie mieliśmy za szaleństwo, śmierć jego za haniebną. Jakże więc policzono go między synów Bożych i dzieli los ze świętymi? To myśmy zboczyli z drogi prawdy. Nie oświeciło nas światło sprawiedliwości i słońce dla nas nie wzeszło. Nasyciliśmy się na drogach bezprawia i zguby. Przeszliśmy bezbożne pustynie, a drogi pańskiej nie poznaliśmy. Cóż nam pomogło nasze zuchwalstwo, co dało chełpliwe bogactwo? To wszystko jak cień przeminęło i jak wieści, co przebiega, jak okręt trujący pieniącą się wodę, po którym śladu nie znajdziesz. I tutaj zaczynają właściwie odwracać swoją ocenę tego wszystkiego, co kiedyś myśleli,
za cenne, a teraz widzą, że jest przejściowe, było jednak przejściowe i okazuje się, że teraz dopiero po fakcie zmienia się ich optyka, tak? No ale teraz optyka jest już jakby ze wszystkimi konsekwencjami. Dobrze. Moi drodzy, nie dojadę już do końca z tym piątym. Pozwólcie, że wrócę do, przejdę do szóstego. Piąty kończy się wyprawą Boga na sąd przeciwko władcom, tak? Jak zbroję nałoży swoją zapalczywość i uzbroi stworzenie, to może tyle jeszcze przeczytam. Jak pancerz przywdzieje sprawiedliwość i jak hełm osłoni się sądem nieodwołalnym. Weźmie świętość za puklerz niezwyciężony i jak miecz wyostrzy gniew nieubłagany, a razem z nim świat będzie walczył przeciw nierozumnym. Polecą celne pociski błyskawic i tak dalej, i tak dalej. Czyli pojawia się znowu w tym momencie obraz sądu nad takimi władcami ze strony samego Boga i oczywiście taki obraz znowu jakby trochę bardziej prorocki z całą stworzeniem, gromami i całymi wszystkimi siłami natury, które jakby wyruszą przeciwko takim władcom. To co w takim razie się jeszcze pojawia tutaj w tym szóstym, tak? Słuchajcie więc królowie i zrozumcie nauczanie. I zrozumcie, nauczcie się sędziowie ziemskich rubieży. Nakłońcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów. Bo od Pana otrzymaliście władzę od Najwyższego panowania. On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi. Będąc bowiem sługami Jego Królestwa, nie sądziliście uczciwie, ani prawa nie przestrzegaliście, ani nie poszliście za wolą Boga. Przeto groźnie i rychło natrze On na was, będzie bowiem sąd nieubłagany nad panującymi. Najmniejszy doznaje miłosiernego przebaczenia, ale mocarzy czeka mocne dochodzenie. Czyli zwróćcie uwagę, Paweł mówi do takiego, masz pozycję, masz odpowiedzialność, tak? Masz pozycję, twoja świadomość powinna nadążać za pozycją. I odpowiedzialność również powinna być właściwie ukierunkowana. Bo stosownie do świadomości i pozycji zostanie to rozliczone. Zwróćcie uwagę, to jest mniej więcej podobna sytuacja, jak Jezus mówi o rozliczeniu swoich uczniów. Co nie? Kto więcej kumał, kto mniej kumał, jak to wygląda potem z ich błędami. Dobrze. Władca wszechrzeczy nie ulęknie się nikogo, ani nie będzie. Nikogo ani nie będzie zważał na wielkość. On bowiem stworzył małego i wielkiego. Jednakowo wszystkich się troszczy, ale możnym grozi surowe badanie. Do was więc zwracam się, władcy, byście się nauczyli mądrości i nie upadli, bo ci, co świętości święcie przestrzegają, dostąpią uświęcenia, a gdy się tego nauczyli, ci znajdą słowa obrony. Pożądajcie więc słów moich, pragnijcie, a znajdziecie naukę. Mądrość jest wspaniała i niewiętnie. Ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują. Ci ją znajdą, którzy jej szukają. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej stanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie. Sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom. Początkiem jej najprawdziwsze pragnienie nauki, a staranie o naukę to miłość. Miłość zaś to przestrzeganie jej praw, a poszanowanie praw to rękojmia nieśmiertelności. Nieśmiertelność zaś przybliża do Boga. Tak więc pragnienie mądrości wiedzie do królestwa. Tak? Zamyka się klamra. Mówi do władców, jaką ścieżkę powinni obrać, jakie ścieżki powinni porzucić, jaki w tym momencie powinien być ich stosunek do pobożnych, bo mogą się przeliczyć w swoich zachowach i tak dalej, i tak dalej. I kończy to tym sformułowaniem, wielu mądrych to zbawienie świata, a król rozumny to szczęście narodu. Posłuchajcie więc słów moich, a odniesiecie korzyść królowi. Tak? Czyli zwróćcie uwagę,
Paweł, jeżeli to trafnie rozpoznałem, to wskazanie do tej Księgi Mądrości, mówi, skupcie się na tym, ale wiedzcie, że ja też wiem, jaka jest szersza perspektywa naszego bycia tu i teraz. Pod taką uwagę, jaka nam się trafi. Tak? Ci władcy winni byliby zainwestować w Boga, w dobro, w pokój. Jeśli tego nie robią, mają swojego sędziego. Z drugiej strony zwróćcie uwagę, że Paweł umiał korzystać z dostępnych mu praw. Czyli to zderzenie bieżący władza nie ma takiego rysu, przynajmniej jeśli weźmiemy szerszy kontekst, takiego po prostu takiego kompletnej jakiejś pasywności, tak? Czy jakiejś bierności. Paweł ma poczucie, jakie mu prawa przypisują, na przykład jako obywatelowi rzymskiemu, i kiedy czuje, że może z tego skorzystać, to po prostu korzysta. Ale jego mądrością jest to, że w tych jednych momentach z nich korzysta, w innych powstrzymuje się. Tak? I zostaje jakby, nie krzyczy przed chłostą, że po prostu jest obywatelem, choć pewnie by mógł krzyczeć, ratunku, ratunku, jestem obywatela rzymskiego po prostu stąd. Ale powiedział to później, tak? Więc zwróćcie uwagę, odwołał się do Cezara, tak? Czyli znowu jakby wykorzystał instrumenty dostępne, które były. Więc potrzeba pewnej mądrości w tym wszystkim, ale kierunek zostaje nam jakby wskazany. Dobrze. Wiem, że trochę przeciągnąłem, ale muszę tylko jedną rzecz po prostu, dwa słowa. Dla tej perspektywy specyficznej, takiej szerokiej, czyli umieszczenia chrześcijan na tle świata zewnętrznego, wydaje mi się, że Paweł może mieć jeszcze jakąś inną jakby podstawową przesłankę, dla którego tak właśnie robi. Czyli wracam teraz jakby znowu do tych dwóch części. My pośród wszystkich innych ludzi, my pośród władzy, tak? Zwróćcie uwagę, że ramą dla całego listu są dwa krótkie fragmenty, w których Paweł podkreśla to, że teraz mamy w ręku przesłanie, które powinno stać się własnością wszystkich ludów i naszym zadaniem jest to, aby wszystkie narody poddać posłuszeństwo wiary. Tak? Czyli jakby charakter naszego bycia tu i teraz jest na zewnątrz. Tak? Wiara skierowana jako przesłanie do wszystkich. W związku z tym ta interakcja ze wszystkimi musi istnieć i musi mieć taki jakby charakter, aby coś mogło się wydarzyć pomiędzy nami a światem i światem a nami, a wtedy ostatecznie po prostu między człowiekiem a Chrystusem. Dobrze. Chciałem krótko podsumować tą całą historię, więc mam wrażenie, że Paweł stara się przy tych wszystkich głównych regułach i tym całym jakby szerokim szerszej perspektywie spojrzenia na bycie wierzących w świecie, mam wrażenie, że stara się ich jakoś miękko wciągnąć w świadomość służby jako czegoś, co nie jest ograniczone do dzielenia się darami w gronie wąskim, tak? Ale coś mamy w gronie wąskim i jakoś powinniśmy to spełnić w gronie globalnym, szerokim. Wydaje się, że Paweł stara się też jakby pokazać, że to służenie Bogu może się odbywać niezależnie od okoliczności. Będzie fajnie, możecie iść, pokój, dobro, idziemy dalej. Ale też możecie się zachować w sposób trafny, kiedy okoliczności są niesprzyjające. I to jest oczywiście olbrzymie wyzwanie do dzisiaj. I pytanie, jak sobie z tym poradzimy, gdyby nas to miało spotkać, to jest zupełnie inna historia. Natomiast Paweł mówi, że i w tej sytuacji mamy wybór i możemy stanąć po stronie przykładu, jaki nam daje chociażby sam Chrystus. Dobrze. Okej. Okay.
Niech tak będzie. Zamknijmy to, bo opowiadać o tym wszystkim można w nieskończoność. Na pewno czas na przerwę, co?